Portret z połowy XX wieku. Ukryty za uśmiechem braterstwa, pogardzający czytelnikami gazet, ofiarami politycznej dialektyki, wymawiający słowo demokracja ze zmrużeniem oka, nienawidzący fizjologicznych uciech ludzkości, pełen wspomnień o tych, którzy żarli, pili i spółkowali, a za chwilę podrzynano im gardła. Pochwalający dancingi i zabawy w ogrodach jako sposób na publiczne gniewy. Wołający kultura i sztuka, a myślący o igrzyskach w cyrku. Śmiertelnie znużony, we śnie albo w narkozie mamroczący Boże, Boże. Przyrównuje siebie do Rzymianina, w którym kult Mitry zmieszał się z kultem Jezusa. Dawne wiary w nim nie wygasły. Czasem myśli, że jest we władzy demonów. Gromi przeszłość, bojąc się, że kiedy ją zgromi, nie będzie miał gdzie złożyć głowy. Najchętniej gra w karty i szachy, żeby własnych nie zdradzać tajemnic. Rękę oparł na pismach Marksa, ale w domu czyta Ewangelię. Z ironią patrzy na procesję wychodzącą z rozbitego kościoła. Za tło ma ruiny miasta koloru końskiego mięsa. W palcach pamiątkę trzyma po faszyście poległym w powstaniu.